Masz czasem tak, że zdarzać się zapomnieć o czymś bardzo ważnym, że masz w pracy tak dużo rzeczy do zrobienia, że nie wiesz za co się złapać i jaki powinien być następny krok w tym, co teraz robisz, że czujesz, że robisz powtarzalne, bezsensowne czynności, które zajmują Ci bardzo dużo czasu, a niewiele wnoszą do Twojej działalności. Te oraz wiele innych problemów związanych z produktywnością czy wydajnością przerobiłem przez 13 lat pracując jako freelancer internetowy. W tym filmie podam Ci 13 wskazówek które pozwalają mi pracować wydajniej, mądrzej, robić to, co rzeczywiście jest istotne w mojej działalności, pozwalają mi przerabiać więcej zleceń i po prostu zarabiać więcej kasy. W ramach swojej jednoosobowej działalności gospodarczej wykonuję bardzo dużo usług, tworzę strony internetowe, sklepy, zajmuję się pozycjonowaniem kampaniami reklamowymi w internecie. Prowadzę też kanał na YouTube, prowadzę bloga. Tworzy filmy dla klientów. Możesz pomyśleć, OK, koleś robi tak dużo rzeczy, to pewnie wychodzi mu to średnio, bo przecież kto się zajmuje wszystkim, ten się nie zna tak naprawdę na niczym. Ale chyba nie do końca tak jest, ponieważ mam w stałej obsłudze około 50 firm, dla których zajmuję się prowadzeniem kampanii, opieką nad stronami internetowymi. Prowadzę kampanie reklamowe, których budżety to około kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, przynajmniej kilka razy. W miesiącu tworzę jakiś nowy projekt typu strona internetowa. Jak widzisz, jest tego dużo, jest to tak naprawdę praca dla zespołu 5 czy 10osobowego, jednak ja nauczyłem się robić to wszystko sam i robić to tak, że wychodzi to po prostu dobrze. I chciałbym podzielić się z tobą wskazówkami, które mi w tym pomagają, które pomagają mi pracować wydajniej, szybciej, mądrzej, nie tracić czasu na to na co nie warto go tracić. Tip numer jeden, aplikacja do zarządzania zadaniami. Jeżeli już używasz takich aplikacji, pomyślisz sobie, ale banał, ale jeżeli jeszcze tego nie robisz i zaczniesz to robić i nauczysz się robić to dobrze, to gwarantuję Ci, że cały Twój styl pracy diametralnie się zmieni. Na rynku jest mnóstwo tego typu aplikacji, darmowych i płatnych. Ja osobiście korzystam z aplikacji Things. Ta aplikacja ma tylko dwie wady. Jest dostępna tylko na urządzenia z nadgryzionym jabłuszkiem i jest dość droga. Natomiast wszystko inne to jest po prostu jeden wielki koncert zalet i tak naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez tej aplikacji. Jak korzystam z tego typu aplikacji? Przede wszystkim zapisuję tam wszystkie pomysły, wszystkie ustalenia, wszystkie notatki z jakichś rozmów, spotkań itd. Mam też tam ustawione zadania cykliczne, które odnawiają mi się same, na przykład co tydzień, co miesiąc. Co rok. Wreszcie realizuję też w oparciu o tę aplikację wszystkie skomplikowane projekty, które dzielę sobie na etapy, jakieś zadania i tak dalej. Podsumowując, koniecznie potestuj tego typu aplikacje. Czas, który poświęcisz na ich naukę i doskonalenie ich używania, z pewnością zwróci się w przyszłości i naprawdę nigdy więcej niczego nie zapomnisz, a odhaczanie tych zadań w tej aplikacji tak naprawdę może z czasem stać się uzależniające, co oczywiście, Pozytywnie wpłynie na Twoją wydajność. Tip numer 2 procedury do powtarzalnych usług. Jeżeli wykonujesz jakieś usługi, które w gruncie rzeczy składają się zawsze z tych samych kroków, spisz sobie po kolei wszystkie zadania, które są potrzebne do wykonania takiej usługi. Przykładowo w przypadku stron internetowych mogą to być, nie wiem, jakieś formalności, przygotowanie prototypu projektu graficznego, programowanie, w, uzupełnienie treścią i publikacja. Następnie spisane procedury, oczywiście no trochę bardziej szczegółowo podałem przykład, wprowadź do swojego programu, do listy zadań. Dzięki temu, gdy będziesz wykonywać następny swój projekt, nie będziesz zastanawiać się kurzy, co ja mam teraz zrobić, patrzysz po prostu na listę zadań i odhaczasz kolejne punkty. Dzięki temu o niczym nie zapomnisz, niczego nie pominiesz. No, i będziesz wiedzieć zawsze, co masz do zrobienia. Osobiście mam około 10 procedur w swojej firmie. Dotyczą one tworzenia stron, sklepów internetowych, uruchamiania jakichś kampanii reklamowych, wdrażania analyticsa, na przykład nagrywania takich filmów jak ten, czy nagrywania filmów dla klientów. Podsumowując, pracuj w oparciu o procedury. Pozwoli ci to być bardziej zorganizowanym i bardziej wydajnym. Czas, który poświęcisz na ich przygotowanie, z pewnością ci się zwróci w przyszłości. Tip numer 3. Paczki startowe. Wspominałem poprzednio na temat procedur. Paczki startowe można powiedzieć są z nimi powiązane, jednak są czymś trochę bardziej ogólnym, ponieważ nie muszą dotyczyć tylko jakiejś listy zadań do realizacji w ramach jakiegoś projektu, ale też rzeczy bardziej ogólnych. Mogą to być na przykład wzory umów, wzory ofert, czy jakieś gotowe paczki, które pomagają po prostu szybciej wystartować z realizacją jakiegoś projektu. Na przykład y, tworzę stronę internetową na WordPressie. Trzeba najpierw pobrać sobie ten silnik, rozpakować go, zainstalować na serwerze, przeklikać wszystkie tam podstawowe ustawienia, dodać jakieś wtyczki, które zawsze się dodaje w takich projektach i cała taka procedura może zajmować, nie wiem, na przykład godzinę. Konałem sobie taką paczkę startową, która jest sobie ukryta gdzieś tam na serwerze i przy każdym projekcie po prostu ją eksportuję do, na stronę danego klienta. Cały ten eksport zajmuje mi około 5 minut. Zaoszczędzam tym samym naprawdę kilkadziesiąt minut. Z tylko jednego kroku w jakimś jednym projekcie. Weź teraz sobie pomyśl, ile jest kroków kolejnych, na których można coś zaoszczędzić. Pomnóż to przez 100 kolejnych projektów, które zrobisz i zobacz, jak dużo czasu można zaoszczędzić, dzięki temu, że pomyśli się trochę nad tym, jak można robić coś szybciej. Podsumowując, jeżeli Twoja działalność na to pozwala, stwórz sobie paczki startowe do rzeczy, które wykonujesz regularnie. Czas, który poświęcisz na ich przygotowanie, z pewnością zwróci się w przyszłości. Tip numer 4: gotowe cenniki. Kiedyś, gdy jakiś klient odzywał się do mnie w sprawie stworzenia strony internetowej, każdorazowo przeprowadzałem z nim bardzo szczegółową ankietę, dokonywałem indywidualnej wyceny i zajmowało mi to koszmarnie dużo czasu. Postanowiłem więc przygotować gotowe cenniki do popularnych usług, takie jak strony firmowe. Co więcej, postanowiłem opublikować te cenniki na swojej stronie internetowej. Dało mi to kilka korzyści. Pozwoliło mi na przykład odfiltrować osoby, dla których moje ceny nie są akceptowalne. Następnie, gdy ktoś pyta mnie, ile kosztuje strona internetowa, odsyłam go po prostu do takiego cennika i zapraszam z powrotem z ewentualnymi pytaniami. Zmniejszyło to u mnie ilość wycen indywidualnych, ponieważ większość klientów korzysta jednak z tych gotowych pakietów cenowych, które przygotowałem, ponieważ wiem, że one są dobre. Wiem to dlatego, że wykonałem już kilkaset stron internetowych. Nauczyłem się tego, czego klienci potrzebują i po prostu ubrałem to w te pakiety cenowe. Możesz mieć obawy przed publicznym pokazywaniem swoich cen. Przecież na przykład konkurencja może je zobaczyć, obniżyć o 100 zł i ty tracisz klienta. Owszem, może się tak zdarzyć. Pamiętaj, że zawsze będą osoby tańsze i droższe na rynku od ciebie, jednak musisz wiedzieć, że cena to jest tylko jeden z czynników, który ma wpływ na decyzje zakupowe. Polecam ci zrobić eksperyment. Pokazać swoje ceny na stronie internetowej. Być może będzie to ten czynnik, który pozwoli ci oszczędzić naprawdę dużo czasu. Tip numer 5. Pracuj mądrze z klawiaturą. Jeżeli chcesz poprawić swoją wydajność w pracy przy komputerze, to musisz nauczyć się szybko pisać na klawiaturze oraz korzystać ze skrótów klawiaturowych do różnych programów. Gdy korzystasz z jakiegoś programu dosyć często, znajdź sobie w Google listę popularnych skrótów klawiaturowych do tego programu, wydrukuj ją sobie, powiedzieć gdzieś przy komputerze. I zacznij z nich korzystać. Na początku przestawienie się z myszki na klawiaturę jest dość trudne, natomiast jeżeli nauczysz się to robić, będziesz to robić dobrze, to gwarantuję ci, że zaoszczędzisz mnóstwo czasu, choćby na poruszanie myszką czy wykonywanie kliknięć. Warto też zainteresować się programami typu na przykład Better Touch Tool. Jest to program, który pozwala wykonywać określone działania na komputerze. Które dzieją się po wpisaniu określonej kombinacji klawiszy. Ja na przykład wykorzystuję to w ten sposób, że często piszę powtarzalne maile z jakimiś raportami, podsumowaniami czy szkoleniami. Ustawiłem sobie w tym programie odpowiednie skróty klawiaturowe, które tworzą mi po prostu treść maila, w którym ja wystarczy, że sobie podmienię jakiś link czy dane i mam to gotowe. Otwieram wtedy swoją skrzynkę, tworzę nową wiadomość. Zamiast pisać tego maila, czy go kopiować z jakichś starych wiadomości. Wpisuję po prostu trzy litery i nagle magicznie mam już całą treść maila gotową, w której wprowadzam tylko drobną zmianę. Nie pytaj nawet ile czasu mi to zaoszczędziło. A jak już jesteśmy przy klawiaturze, jeżeli dużo pracujesz przy komputerze, koniecznie zainteresuj się też dobrą myszką po to, żebyś za kilka lat nie biegał po lekarzach z bolącym łokciem czy nadgarskim. Tip numer 6. Automatyzacja faktur i przypomnień o płatnościach. Kiedyś wystawiałem swoim stałym klientom faktury na koniec miesiąca ręcznie, jednak gdy tych klientów zrobiło się więcej, a ta czynność zaczęła mi zajmować na przykład pół dnia, wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić. Zacząłem wtedy szukać rozwiązań i trafiłem na programy online do wystawiania faktur. Programy tego typu pozwalają zautomatyzować wystawianie i wysyłkę faktur cyklicznych, więc skorzystałem z takiego programu, wykupiłem go sobie dodałem bazę klientów, dodałem listę tych faktur. Nagle magicznie mój problem z wystawianiem faktur się rozwiązał, ponieważ program na koniec każdego miesiąca wystawia te faktury stałym klientom, wysyła je mailem i wysyła mi tylko powiadomienie o tym, że twoje faktury zostały wystawione. Programy te nie są drogie, a potrafią zaoszczędzić naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. A jak już jesteśmy przy fakturach, warto wspomnieć też o płatnościach. Szczególnie tych nieterminowych. Program, z którego korzystam, ale pewnie też każdy inny, posiada funkcję przypominania o nieopłaconych fakturach. Ustawiłem więc sobie takie przypominajki co kilka dni i rozwiązało to chyba 90% moich problemów z przeterminowanymi płatnościami, ponieważ jak pewnie się domyślasz, nikt nie lubi dostawać maili z informacją. Że za coś tam nie zapłacił. Podsumowując, jeżeli wystawiasz faktury cykliczne i robisz to ręcznie, rozejrzyj się za programami do wystawiania faktur online, które mają takie funkcje typ numer 7 autorskie systemy do automatyzacji zadań. W mojej działalności świadczę takie usługi, które są odnawiane co określony czas. Kiedyś na początku każdego miesiąca wyjmowałem, sprawdzałem, co danemu klientowi się kończy w danym miesiącu. Wysyłałem do niego maila, następnie wysyłałem do niego przypomnienie, wysyłałem fakturę. Zajmowało to koszmarnie dużo czasu, było to bardzo ciężkie do zrobienia organizacyjnie. Poprosiłem wtedy głowy mądrzejsze ode mnie, by napisały mi program, który zrealizuje te zadania za mnie. I tak, mam program, który po pierwsze sprawdza, jakie usługi kończą się danemu klientowi, w jakim czasie, wysyła mu odpowiednią informację z wyprzedzeniem. Klient może sobie taką usługę przedłużyć jednym kliknięciem. I co najważniejsze, wysyła mu się od razu faktura systemu. I muszę Ci powiedzieć, że wprowadzenie tej konkretnej aplikacji rozwiązało mi około 90% problemów z przedłużaniem takich usług i zaoszczędziło mi mnóstwo czasu, które poświęcałem wcześniej na przypominanie się w tych sprawach ręcznie. Przykład, który podałem, może być dość zaawansowany. Natomiast są też prostsze sposoby na wykonanie jakiejś automatyzacji. To mogą być jakieś arkusze w Excelu, to mogą być jakieś gotowe formularze, ankiety. Poważnie się zastanów nad tym, czy nie warto zainwestować w autorski, indywidualny program dedykowany do Twojej firmy, po to, żebyś po prostu oszczędzał więcej czasu. Tip numer 8: szukaj swojego stylu pracy. Poprzednie moje porady w tym zakresie były bardziej strategiczne czy związane z oprogramowaniem. Natomiast teraz będzie kilka takich bardziej miękkich. Widzisz, w internecie, czy w książkach, czy gdziekolwiek jest bardzo dużo źródeł, materiałów na temat wydajności, produktywności. Problem polega na tym, że każdy z nas jest inny i na każdego działa coś innego. Co z tego, jak ktoś powie ci, że najbardziej wydajnie pracuje się w godzinach 9, 11, kiedy dla ciebie najwydajniej pracuje się późnym wieczorem, bo nikt ci nie zawraca głowy? Co z tego, że są jakieś techniki typu Pomodoro, gdzie przez x minut robisz tylko jedną rzecz? Gdy ty po prostu lubisz skakać z zadania na zadanie i tak pracuje ci się najlepiej. Ja na przykład najbardziej lubię pracować w tak zwanym kontrolowanym chaosie. Mam po prostu dużo projektów otwartych, lubię robić trochę tego, trochę tego, skakać z jednego na drugie, ale wszystko to mam opakowane w swoim programie do wykonywania zadań. Podsumowując, jeżeli interesujesz się produktywnością, wydajnością, chcesz pracować mądrzej, lepiej i szybciej, to oczywiście sprawdzaj te wszystkie metody, wskazówki i inne rzeczy, które. Wyczytasz czy wysłuchasz w internecie czy w książkach, natomiast zawsze staraj się dostosować to do swoich indywidualnych preferencji. Co z tego, że jakiś guru powie ci, że tak ma być, jak u ciebie to po prostu nie zadziała. Tip numer 9: Muzyka. Muzyka to coś, co może Ci bardzo pomóc w wydajnej pracy przy komputerze, ale niestety może też poważnie zaszkodzić. Pierwsza kwestia dotyczy rodzaju muzyki. Oczywiście każdy ma swoje preferencje, ale musisz wiedzieć, że to, co lubisz słuchać na treningu niekoniecznie sprawdzi się w pracy przy komputerze. Spotify w podsumowaniu rocznym poinformował mnie, że mój ulubiony gatunek muzyczny to coś, czego tej nazwy nigdy nie widziałem na oczy i tak naprawdę to jej nie pamiętam i nie potrafię jej powtórzyć. Chodzi o to, że w trakcie pracy słucham specyficznej muzyki, która wprawia mój nie wiem, mózg w pewien trans czy cokolwiek innego. Co pozwala mi skupić się na pracy, pracować szybko i wydajnie. Postaram się podrzucić jakiś przykładowy kawałek w komentarzu do filmu. Natomiast, co jest ważne z tej wskazówki, to jest to, żebyś poszukał czy poszukała muzyki, przy której pracuje ci się dobrze. Druga kwestia związana z muzyką, to są playlisty. Chyba najgorsze, co można zrobić co zabija Twoją wydajność i produktywność. To jest zmienianie piosenek co 3 minuty, wyszukiwanie ich i zastanawianie się, czego chcę teraz posłuchać. Tak naprawdę tracisz wtedy czas, wybijasz się z rytmu. Jaka jest recepta? No, oczywiście ona jest prosta, wystarczy sobie raz przysiąść, poświęcić czas, utworzyć jakieś playlisty, czy też skorzystać z gotowych playlist, które są, po prostu je włączyć w momencie, gdy zaczynasz pracę, i zapominać o tym. Tip numer 10. Ograniczenie kontaktu telefonicznego. Możesz się domyślać, że moi klienci mnie za to uwielbiają. Przerywanie pracy przy komputerze, pracy, przy której jesteś skupiony, starasz się robić coś szybko i wydajnie, przerywanie jej na odbieranie telefonów i tracenie na te telefony kilka minut, a czasem kilkadziesiąt minut, to jest coś, co totalnie zabija twoją wydajność, twoją produktywność. Ja na przykład od kilku lat nie mam na swojej stronie internetowej podanego numeru telefonu, po to, żeby nie dzwoniły do mnie przypadkowe osoby, o przypadkowych porach. Jeżeli ktoś chce ze mną porozmawiać przez telefon, umawiam się z nim na konkretny termin, a pierwszy kontakt jest zazwyczaj mailowy. Prawdopodobnie przez kilka lat ukrywania tego numeru telefonu na stronie straciłem całą masę klientów, potencjalnych zleceń. Jednak nie żałuję tego, ponieważ i tak tak naprawdę nie miałbym kiedy tych zleceń robić. Nie mam numeru telefonu, ale mam bardzo mocny i szybki kontakt mailowy. Jeżeli ktoś coś do mnie pisze to bardzo często jest tak, że otrzymuje odpowiedź nawet po kilku minutach. Jeśli ty również będziesz chciał lub chciała ukryć swój numer telefonu na stronie, to uważaj tylko by nie robić tego zbyt wcześnie. Ja to zrobiłem w momencie, gdy miałem już dużą liczbę stałych klientów, tak naprawdę miałem ręce pełne roboty i niepotrzebne były mi szczególnie nowe zlecenia. Jeżeli wykorzystasz tą poradę i przeprowadzisz taki test z ukryciem swojego numeru, to koniecznie daj mi znać, jak Ci poszło. Tip numer 11: gdy nie możesz wpaść na jakiś pomysł. W branżach, które wymagają jakiejkolwiek kreatywności, takich jak na przykład wykonanie projektu strony internetowej czy stworzenie filmu reklamowego, bardzo często zdarza się sytuacja, że po prostu nie możesz czegoś wymyślić, nie możesz wpaść na jakiś pomysł. Co zrobić w takiej sytuacji? U mnie sprawdza się metoda, której sam nie wymyśliłem, nie jestem aż taki mądry. Ale gdzieś tam ją wyczytałem czy zasłyszałem. Po prostu odcinam się wtedy całkowicie od danego projektu. Odcinam się od komputera, nawet odcinam się od biura. Wychodzę, porobić coś, co sprawia mi przyjemność. W moim przypadku to jest na przykład, nie wiem, bieganie, rower, pływanie cokolwiek, co pozwoli mi nie myśleć na temat projektu. Ty możesz zrobić zupełnie coś innego, co po prostu lubisz robić, możesz po prostu się wykąpać, tak jak zrobił to Archimedes. W tym momencie Ty przestajesz myśleć o danej sytuacji, ale Twój mózg nadal szuka gdzieś tam w sobie rozwiązania. I bardzo często zdarza się wtedy magia, która polega na tym, że robiąc coś zupełnie innego, wpadasz na rozwiązanie problemu, który miałeś wcześniej w pracy. I cyk kolejne godziny, które potencjalnie mogłeś spędzić, gapiąc się w ekran i szukając pomysłu, zostały zaoszczędzone. Naprawdę warto przetestować tę metodę, spróbować robić różne rzeczy w momentach, gdy Twoja kreatywność siada. Natomiast będzie jeszcze jeden tip odnośnie właśnie poszukiwania pomysłów, ale to nieco później. Tip numer 12: nigdy nie przestawaj się uczyć, optymalizuj, co się da i myśl długoterminowo. Widzisz, kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. Czy tego chcemy, czy nie, świat idzie do przodu, a więc taka osoba po prostu zostaje w tyle. Ja, mimo że jestem w swojej branży już 13 lat, wiem o niej naprawdę bardzo dużo, to cały czas się w niej doskonale i ty. Też tak rób, bądź jak prezydent Duda, ciągle się czegoś ucz. Serio. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie kiedy jadę, ja się uczę w samolocie kiedy lecę. Poza nauką nowych rzeczy, wyrób w sobie nawyk do szukania sposobności, do optymalizacji swoich działań. Jeżeli robisz coś drugi, piąty, setny raz, zastanawiaj się zawsze, co możesz zrobić aby kolejnym razem zajmowało Ci to po prostu mniej czasu. Takie przemyślenia też zabierają czas, yy, mogą Ci zabrać też trochę pieniędzy, jeżeli zdecydujesz się wdrożyć jakieś nie wiem, programy, wykupić coś, jakieś systemy, cokolwiek, natomiast oszczędzą Ci kawał Twojego życia w przyszłości. To jest właśnie myślenie długoterminowe, do którego w kontekście wydajności i produktywności serdecznie Cię zachęcam. A co zrobisz z całym tym zaoszczędzonym czasem? To już jest Twoja sprawa. Możesz robić więcej zleceń i zarabiać więcej kasy, ale możesz też poświęcić go na rodzinę, pasję czy cokolwiek innego. I oczywiście z całego serca życzę Ci takich wyborów. Tip numer 13: nie bój się odpuszczać. Nauka tego zajęła mi bardzo dużo czasu. Zawsze chciałem zrobić każde zlecenie, obsłużyć każdego klienta, zarobić każde pieniądze, jakie tylko pojawiły się na horyzoncie. Było to fajne przez parę lat. Ale w pewnym momencie dostrzegłem, że coś jest nie tak. Ciągłe zmęczenie, rozdrażnienie, brak czasu rzeczy, które kiedyś sprawiały mi wielką radość, nagle zaczęły być koszmarem ze względu na nadmiar obowiązków. Jak pewnie się domyślasz, taki stan niekoniecznie wpływa pozytywnie na wydajność czy produktywność. Pewnego dnia po prostu przestałem przyjmować nowe zlecenia. Umieściłem taką informację na stronie internetowej, napisałem post na Facebooku, wspomniałem o tym w filmie urodzinowym. I po prostu przestałem to robić. Po około trzech tygodniach od ogłoszenia tej przerwy miałem na mailu już ponad 40 zapytań od nowych klientów. I wiecie co, przepraszam Was, tych, którzy to pisali, ale nie miałem siły nawet tego przeczytać. I Ty również, jeżeli czujesz, że to jest ten czas, po prostu odpuść, świat się nie zawali, jeżeli nie zrobisz kilku projektów, nie zarobisz jakichś pieniędzy czy cokolwiek innego. Odpocznij nabierz sił, jeżeli nadal Twoja praca sprawia Ci przyjemność, to gwarantuje Ci, że ta przyjemność wróci w momencie, gdy odejmiesz sobie trochę obowiązków z głowy. Tip numer 14AI. W dzisiejszych czasach nie sposób już nie wspomnieć na temat czegoś takiego, co nazywa się AI, czyli sztuczna inteligencja, szczególnie w kontekście produktywności i wydajności. Osobiście z czatu GPT korzystam obecnie częściej niż z Google'a, a inwestycja w jego płatną wersję wiele miesięcy temu oraz połączenie go z internetem to były jedne z najlepszych inwestycji, jakie zrobiłem w swojej karierze. W jednej z poprzednich wskazówek mówiłem o sposobach na poszukiwanie pomysłów. Widzisz, jeżeli nie chce ci się iść biegać, nie chce ci się iść wziąć prysznica czy pójść na spacer, odpal sobie chat GPT, wpisz do niego odpowiednie komendy i zobacz, co ci podpowie. Nawet jeżeli nie da ci gotowych pomysłów na rozwiązanie twojego problemu, to z pewnością cię zainspiruje do tego, żeby Twój mózg powędrował w jakieś inne zakamarki i tego pomysłu po prostu poszukał. Osobiście korzystam z GPT do właśnie generowania pomysłów, do tworzenia treści, do poszukiwania informacji, a także po prostu dla zabawy. Polecam Ci serdecznie zgłębić ten temat, na początku będzie to się wydawać trudne, nic Ci nie będzie wychodzić. Oczywiście jak ze wszystkim. Natomiast również jak ze wszystkim, trening czyni mistrza jeżeli będziesz się sprawnie posługiwać narzędziami AI, to pozwolą ci one znacznie oszczędzać czas, być bardziej wydajnym i bardziej produktywnym. To już wszystko w tym filmie. Pamiętaj, że czas jest twoim najcenniejszym zasobem nie pieniądze, nie jakieś rzeczy, ani nic innego, bo to czasu nie możesz ani kupić, ani sprzedać, ani wymienić. Jedyne co możesz z nim zrobić, to go po prostu zaoszczędzić. I mam nadzieję, że te wskazówki właśnie do tego cię doprowadzą. Jeżeli chcesz mi się jakoś odwdzięczyć za pracę, którą włożyłem w przygotowanie tego filmu, jak widzisz, nie ma tu żadnej reklamy, nic tutaj nie sprzedaję, to zrób coś z nim. Skomentuj, polub, udostępnij, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.